Cześć, witam Was na kanale X.com. Dziś nowość na polskim rynku od Huawei, czyli P50 Pro. Nie taka nowość na globalnym rynku. Porozmawiajmy o tym, jaki pomysł ma na siebie Huawei w Polsce, a także co oferuje ten smartfon. Zapraszam. Ten materiał podzielimy sobie na dwie części. Pierwsza to będzie o smartfonie, a później będą takie moje dwuminutowe dygresje na temat Huawei'a w Polsce. Ale zacznijmy od telefonu. I odpuśćmy sobie na razie system, bo tutaj też jest mała niespodzianka. Po prostu porozmawiajmy o wyglądzie. No jeśli chodzi o wygląd, porównując do P40 Pro, którego mam tutaj, no zmieniło się całkiem sporo. Przede wszystkim charakterystyczne dwie patelnie z tyłu, indukcje, jak to woli to nazywać. Huawei nazywa to Dual Matrix Camera. Ma być to połączenie kamery z designem, no jest dosyć charakterystycznie, to na pewno. Czy ładnie? Mi osobiście się to nie podoba. Za duże po noszeniu tego smartfona w kieszeni, po prostu tam jest brudno. Tył tutaj w naszej wersji złoty, pięknie się błyszczy, ale też pięknie się palcuje, więc jeśli chcecie utrzymać telefon w czystości, no to niestety szmatka albo jakiś case ochronny. Jeśli chodzi o bryłę samego smartfona i trzymanie go w ręku, tutaj tak naprawdę jest bardzo podobnie od serii P30 Pro. Jest dużo zaobleń, telefon dobrze leży w dłoni. Tak naprawdę zarówno P40 Pro, P30 Pro i P50 Pro bardzo dobrze leżą w dłoni. Te telefony chwytem bardzo się nie różnią, natomiast wydaje mi się, że jeśli chodzi o P50 Pro, zostało to troszeczkę poprawione, ta ergonomia jest lepsza w stosunku do P40 Pro. Telefon jest troszeczkę węższy, bardziej zaoblony i dzięki temu po prostu bardzo dobrze leży w dłoni. Jeśli chodzi o rozmiar 6,6 cala, czyli telefon dość duży na papierze, ale przez dosyć agresywne zaoblenia z dwóch stron, które mają jedną zasadniczą wadę, że kiedy patrzycie na ekran z boku, no to te kolory się załamują na krawędziach. Powoduje to, że ten telefon wydaje się bardziej kompaktowy niż wskazywałaby to specyfikacja na papierze. Łatwiej go obsłużyć jedną ręką, łatwiej sięgnąć do górnej belki kciukiem. Oczywiście mówię to z perspektywy osoby, która ma dość duże dłonie, ale i tak jest lepiej niż w innych smartfonach, które mają właśnie takie rozmiary ekranu. I jeszcze mały powrót do korzeni, dlatego że w P40 Pro mieliśmy podwójną kamerę ze skanerem twarzy, która była podobna do Face ID z iPhone'a. Natomiast tutaj producent zrezygnował z tego rozwiązania. Jest po prostu zwykłe oczko, zwykła kamera na samym środku wyświetlacza, wygląda to dużo bardziej estetycznie i przede wszystkim mamy więcej powierzchni ekranu do użycia przez nas. Po odblokowaniu naszego smartfona skanerem wbudowanym w ekran, który działa, jak to na Huawei przystało, sprawnie, jest dobrze umiejscowiony, więc tutaj się nie mogę do niczego doczepić, ukazuje nam się wyświetlacz OLEDowy o odświeżaniu 120 Hz, opróbkowaniu dotyku 300 Hz. Jest to ekran QHD+, 2700x1288 dokładnie, co daje 450 pikseli na cal, no i jest to ekran jak najbardziej topowy. Zwiększona częstotliwość odświeżania przekłada się na płynność użytkowania, ekran jest bardzo dobry, to jest absolutnie top i tutaj nie mogę się absolutnie do niczego doczepić. No i przechodzimy płynnie do specyfikacji. No i tutaj Huawei zrezygnował z własnego procesora na rzecz Snapdragona 888. Niestety w wersji tylko 4G, więc nie mamy tutaj 5G. Natomiast do tego mamy 8 GB RAM-u i w naszym przypadku 256 GB wbudowanej pamięci. Co przekłada się na bardzo dobrą wydajność i jak to na Snapdragona przystało, tutaj nie ma żadnych zawodów. Ten telefon przystanie się nie grzeje i bardzo dobrze zachowuje się we wszystkich zadaniach. Od gier, po social media i po prostu zwykłe korzystanie ze smartfona. No i teraz zaczynamy taką mini dygresję odnośnie systemu. I tutaj totalnie się gubię, dlatego że jakiś czas temu Huawei podesłał nam tablet i mówi, że tu Harmony OS i w ogóle lecimy w kosmos, my już wszystko wiemy, zrobiliśmy, odrobiliśmy lekcje, będzie dobrze. Super. I teraz dostaję Huawei P50 Pro i tam mam Androida 11 z nakładką Emotion UI 12, czyli można powiedzieć, że taką trochę protezę. Gdzie jest Harmony OS? Podobno Huawei mówi, że będzie bardzo duża premiera Harmony OS w Europie i oni jeszcze czekają, oni tak jeszcze nie wiedzą i to jest tak jak z pociągiem. Idziecie na peron, nie wiecie co przyjedzie i kiedy. I tak jest trochę z Huawei. Ostatnio nam mówili, że Nova 9 to jest w ogóle rewelacja i to jest jedyne co będzie w Europie i cieszcie się z nowego smartfona. Następnie wprowadzają flagowca, który jest już obecny na rynku prawie od pół roku, bo globalna premiera była chyba w sierpniu, więc już wszystko wiemy i trzymają nas pod embargo i tajemnicą wielką dziennikarską, a no i tak każdy widział tego smartfona i może sobie o nim poczytać w internecie. No i dodatkowo jeszcze nie ma tej konsekwencji w tym systemie, więc dlaczego w wersji global nie ma jeszcze Harmony OS? Tego nie wiem i mam nadzieję, że Huawei wreszcie obierze jasny kierunek komunikacji i wszystkie rynki będą miały ten sam system, na którym Huawei'owi przecież bardzo zależy. To była dygresja o systemie, usług Google oczywiście nie ma, ale nie będę się powtarzał, da się tego smartfona już używać, jest dużo aplikacji w AppGallery, jest płatność zbliżeniowa, trzeba trochę pokombinować, ale się da. Jeśli coś nie działa, możecie
na 99% odpalić tego wersję przeglądarkową i zadziała, więc da się z tego smartfona korzystać. I jeśli nie masz 35 narzędzi, które opierają się o usługi Google, to jesteś w stanie przesiąść się na Huawei'a. Pytanie tylko, czy warto? No właśnie. I tutaj przechodzimy płynnie do aparatu, czyli bardzo dużego argumentu Huawei'a, który może Was przekonać do zakupu tego smartfona. I z aparatem jest nieźle, ale niedoskonale. I tutaj Huawei serwuje nam mnóstwo nazw autorskich, które mają powiedzieć, że jest super i będzie bardzo dobrze robił zdjęcia. Zaczynamy od Huawei XD Optics, czyli optyce Huawei'a, która zostaje nazwana XD. I jest to technologia do odwzorowania światła, tak żeby obraz i zdjęcia były bardzo zbliżone do tego, co widzi ludzkie oko. I tak prawie jest, nie licząc szerokokątnego obiektywu. I tutaj się strasznie zawiodłem. Porównam do iPhone'a, dlatego że uważam, że jeśli chodzi o tam balans bieli, przełączanie się między obiektywami, to Apple naprawdę robi to dobrze. I biorę do ręki iPhone'a 13 i przełączam się między obiektywem głównym i szerokim. I mam taki sam balans bieli. Biorę Huawei'a, robię dokładnie to samo i szeroki kąt jest zupełnie odjechany od głównego i tyle. Tak bardzo, że wszystko jest żółte. Mówię o słabych warunkach oświetleniowych, no bo w dzień no to nie sztuka. I tutaj delikatnie mówię, co się stało? Włączę tryb nocny, może coś pomoże. No niestety nie. I tutaj jestem troszeczkę zawiedziony, natomiast biorąc pod uwagę samą specyfikację i możliwości aparatu, jest nieźle. Pod warunkiem, że niezbyt często korzystacie w nocy z szerokokątnego obiektywu. Główna kamera 50 megapikseli True Chrome kamera i ona jest kolorowa. Kolejna kamera 40 megapikseli True Chrome Mono. Mamy obiektyw tele, który pozwala nam bezstratnie przybliżyć 3,5-krotnie i to jest naprawdę spoko. To jest taka hybryda pomiędzy tym, co było w Mate'cie, a tym, co było w P30 Pro. I jeśli chodzi o możliwości przybliżania hybrydowego, no to 10-krotny zoom jeszcze jest zjadliwy. I jeśli chodzi o zoom cyfrowy, mamy możliwość 100-krotnego przybliżenia. Więc to jest nieźle. No, oczywiście 100-krotny zoom jest absolutnie bezużyteczny i ciężko zrobić z tym fajną fotkę, ale można coś podejrzeć, jeśli macie na przykład wadę wzroku, a siedzicie na lotnisku, a tablica odlotów jest 3 km od Was. Natomiast jeśli chodzi o stabilizację, teleobiektyw ma optyczną stabilizację obrazu, która naprawdę bardzo dobrze zaskakuje. Robiąc zdjęcia z ręki w trybie nocnym, 10-krotnym zoomem byłem w stanie spokojnie wystabilizować ten obraz i po prostu trzymałem smartfona w ten sposób, a i tak widziałem, że nic się nie rusza, co pozwoliło na chociażby zrobienie zdjęć zegarowi ratusza wrocławskiego, który wyszedł bardzo dobrze, uważam, jak na te warunki. Oczywiście przybliżenie potrzebuje więcej światła, więc ciężko jest uzyskać jasne, dobre zdjęcie, ale i tak 10-krotny zoom i optyczna stabilizacja obrazu robi tutaj dużą robotę. Jeśli chodzi o wideo, tutaj się zawiodłem, dlatego że, halo, mówimy o flagowcu P50 Pro. Użycie starszej wersji Snapdragona 888 w wersji 4G spowodowało, że nie ma wsparcia wideo dla 8K. Szkoda, dlatego że Huawei oferuje tak naprawdę takie same możliwości wideo jak P40 Pro. Jest w porządku, no ale jednak oczekujemy od nowej generacji czegoś więcej. Szkoda, że nie ma 8K. Oczywiście, jak to na Huawei przystało, aplikacja aparatu jest czytelna, dobrze rozbudowana. Mamy tryb Pro, mamy kilka trybów takich predefiniowanych, które możemy sobie użyć, panoramy i tak dalej, więc fotograficznie ten smartfon wypada naprawdę bardzo dobrze, ale nie jest absolutną czołówką, jeśli chodzi o fotografię mobilną na chwilę obecną na rynku. Podsumowując, mimo tego, że na globalną premierę Huawei wygrywał wszystkie rankingi, nie wiem, czy to wina softu, czy jednak tych aparatów, ale nie jest aż takim topem, jeśli chodzi o fotografię, ze względu chociażby właśnie na ten szerokokątny obiektyw. Reszta jak najbardziej w porządku i jest to aparat bardzo dobry, ale moim zdaniem lepiej wybrać smartfona, którym jednak ma ten troszeczkę lepszy szeroki kąt. Jeśli chodzi o baterię 4360 mAh wraz z szybkim ładowaniem 66 W, mamy tu także szybkie ładowanie bezprzewodowe 50 W i to robi naprawdę duże wrażenie, jak na prędkości ładowania to jest wszystko w porządku. No i co najważniejsze, ta bateria wytrzymuje 6-7 godzin na ekranie, więc spokojnie wystarczy Wam na cały dzień. Z dodatków mamy głośniki stereo Superbass, które grają całkiem nieźle. Jest także port podczerwieni do sterowania naszymi urządzeniami, telewizory, klimatyzatory, to się czasami przydaje. Jest IP68, więc telefon jest w pełni wodoodporny, można go zanurzyć na pół godziny. No i mamy dual SIM współdzielony ze slotem na karty microSD. No i przechodzimy płynnie do podsumowania. Na moment produkcji tego materiału nie znam cen w Polsce. Pewnie poznam je, jak Wy będziecie już to oglądać i dopiero się odniosę. Spodziewam się, że będzie raczej drogo. Mam wrażenie, że premiera P50 Pro w Polsce jest taką próbą zwrócenia uwagi znowu na Huawei'a. Halo, coś pokazujemy. Natomiast de facto użytkownik dostaje trochę odgrzewanego kotleta, który wprowadzony jest dawno po premierze globalnej. Nie ma systemu, na którym Huawei'owi tak zależy. Nie mówię, że jest to jakaś super duża wada, ale fajnie byłoby jednak rozwijać już ten ekosystem i przyzwyczajać do niego użytkowników.
Oczywiście oferuje on świetny aparat, z małymi mankamentami, ale jednak świetny. No i właśnie pytanie, czy nie zabije nas tylko ceną. Mam nadzieję, że nie, ale spodziewam się raczej wysokich cen ze względu na to, że to będzie flagowiec. Pewnie Huawei w przedsprzedaży zaproponuje coś fajnego, więc wy już pewnie o tym wiecie i możecie to sprawdzić też w opisie, a ja dowiem się za parę dni na premierze. No i w sumie tyle. Czy to jest fajny smartfon? Jest, tylko brakuje mu takich małych kropeczek nad i, które spowodowałyby, że rzeczywiście miałby szansę, a tak po prostu zostanie wprowadzony na rynek. Rynek raczej nie kupi go masowo, jeśli ktoś się zdecyduje, to raczej nisza. No i tyle, no co mam powiedzieć, trzymam dalej za Huawei jak kciuki, bo tylko to zostaje i czekam, aż Harmony OS będzie jeszcze bardziej rozwinięte i będzie konsekwencja w raz, że w premierach produktu, a dwa, że z systemami operacyjnymi, które są na tych smartfonach, no bo niestety taką taktyką raczej nie przekonamy wszystkich użytkowników do powrotu do Huawei'a bez Google'a. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Dajcie mi znać, co sądzicie o P50 Pro. Oczywiście sekcja komentarzy jest dla Was, a my widzimy się już niedługo w kolejnych materiałach na kanale X.com. Cześć!